Inferno. Kolejnymi substancjami. We'll be right back.
pierwsze zderzenie trzech autobusowych. Ruch do obu kierunków możliwy był tylko jednym pasem. Teraz można jechać w obie strony bez jakichkolwiek utrudnień. Od Państwa wiemy o kłopotach na drodze krajowej nr 25. Doszło tam do wypadku między Bożem a Oleśnicą. Wypadek miał miejsce przed Międzybożem, jadąc od strony na 189 km. Auto osobowe najprawdopodobniej jechało z nadmierną prędkością, wpadło w poślizg, wypadło z drogi. Jedna osoba jest ranna i ruch dla obu kierunków. Od 30 osób COVID-19, w tym 110 pacjentów podłączonych jest do respiratorów.
zdarzyło brakujących w stanie płatnego parkowania kierowców, którzy poruszając się parkują pojazdami zarejestrowanymi w Polsce. No i był problem, jest problem. Dacja rządu. Podanie dodatkowej dawki ma zapobiec czwartej fali zakażeń. Do tej pory trzecią dawkę mogły przyjmować osoby z muszą wrócić te podstawowe płaszczyzny miłości człowieka, rodziny, ojczyzny. Nie można inaczej tego osiągnąć, jak tylko po 6 miesiącach pełnego zaszczepienia. Wypracowana została współpraca. Niezwykle szczerze, to, że zbiorą dodatkowe pieniądze. Chodzi o pracowników sfery budżetowej, którzy mają zamrożone wynagrodzenia. Zdecydowaliśmy się przeznaczyć Teatru Polskiego w Szczecinie część. Puchar 1000 goli. Za każdego gola strzelonego w pucharze. Opóźnienie w oddaniu placówki widzą. O tym, że jest nowy harmonogram pracy. Piątka inwestycji. Victoria Apartments. www.pcg. Które proponuje, że średnie wynagrodzenie ma swoje większe, mniejsze uwagi. To przewidywaliśmy. Resort mówi o konkretnych podwyżkach. Złotych brutto. Resortu Edukacji Dariusz Piątkowski. Największą podwyżkę otrzymają nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie. Płaca nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole jest nieatrakcyjna, niewiele się różni od wynagrodzenia minimalnego. Ten wzrost przez nas przewidywany to ponad 3%.